était un parfait équilibre. Chciałem się Państwu powiedzieć, skoro wspomniałem o tym moim spotkaniu, które tak bardzo zaważyło na moim życiu, spotkaniu z Janem Pawłem II, no, że uderzyły i zapamiętałem szczególnie dwa momenty. Wówczas, kiedy Jan Paweł II wszedł do sali, w której oczekiwaliśmy go, nagle miałem wrażenie, że temperatura się podniosła. I drugie wrażenie. Ten wyjątkowy człowiek, który przecież stał na czele Kościoła katolickiego, miał wyjątkowe stopy, wyjątkowo solidne, szerokie stopy. I tak przyszło mi na myśl wtedy. Człowiek, który przecież sięga tak wysoko, jednocześnie tak mocno i tak solidnie stoi na ziemi. C'était évidemment quelqu'un d'un courage extraordinaire. Je l'ai rencontré donc assez peu de temps après son attentat. Pragnę jeszcze powiedzieć jedną rzecz o tym wyjątkowym, obdarzonym taką charyzmą człowieku. Miałem zaszczyt spotkać się z nim stosunkowo wkrótce po zapachu, przepraszam, po zamachu na życie Jana Pawła II. Et nous savons bien aujourd'hui que cet attentat était évidemment lié à sa prise de position dans ce pays, dans son pays, dans votre pays. Et ça ne donne que plus de poids à cette célébration du 25e anniversaire de Solidarnosc, l'année de sa mort, de sa disparition. Zdaję sobie sprawę jednocześnie, że ten fakt, który przecież ten zamach na papieża, niektórzy wiążą i pewnie w sposób uzasadniony z wydarzeniami, które miały miejsce w tym kraju. I to dodaje, to nadaje szczególną wagę temu wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Gdańsku wkrótce, w roku śmierci Jana Pawła II. Bien entendu, je souhaiterais vraiment faire un hommage particulier pendant le concert à Jean-Paul II, puisqu'il est évidemment de manière indélébile lié à tous ces événements. I dlatego też będę w sposób szczególny starał się złożyć hołd papieżowi Janowi Pawłowi II w czasie tych wydarzeń, z którymi jest on przecież nierozerwalnie związany. Pozwólcie Państwo, że uzupełnię informacje na temat jutrzejszego dnia. Pan Jarre odwiedzi Gdańsk i spotka się z Lechem Wałęsą. Zobaczy coś, co dla nas jest niezwykle ważne. Zobaczy wystawę Przestrzeń Wolności, która jest w pawilonie BHP. I właśnie w pawilonie BHP na terenie Stoczni Gdańskiej odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Lecha Wałęsy, z udziałem Jean-Michel Jarre'a. Oczywiście także nie da się wejść do pawilonu BHP, nie złożywszy kwiatu przed pomnikiem stoczniowców. To wszystko jutro. Czas przeznaczony na konferencję prasową dobiega końca. Jeśli jeszcze jedno pytanie Państwo mają, to będzie to ostatnie pytanie dzisiejszej konferencji. Jeśli nie, to ostatnie kilka chwil na to, żeby zrobić zdjęcia. I teraz Chirek Wrona. Proszę jeszcze Państwa o uwagę, bo Chirek ma kilka istotnych uwag dotyczących spraw związanych z akredytacjami. Chirku, proszę Państwa. Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim akredytujemy się przez strony żar.pl, www.żar.pl. Tam jest formularz do akredytacji. Proszę, akredytacja dla fotoreporterów. Obydwie akredytacje są płatne. Dziennikarka 300 zł, dla fotoreporterów 100 zł. Także bardzo proszę o kontakt poprzez tę stronę. To wszystko bardzo sprawnie i bez problemu jest prowadzone. Jeżeli Państwo mają do mnie jakieś inne pytania, to czy ktoś nie ma kontaktu ze mną, to bardzo proszę, za chwileczkę podam. Natomiast są też wszyscy koleżanki i koledzy mają, także bardzo uprzejmie. Dziękuję.